będzie nasze iglo. To jest nasza forma do produkcji śniegu, bloczków ze śniegu. Pokażę wam, jak wygląda produkcja pustaka ze śniegu. Nasza skrzynka. Materiał budowlany mamy za darmo, także możemy używać ile chcemy. Wibrujemy śnieg lub zagęszczamy, jak to woli. Mocno dokładnie. Wcinamy płaszczyznę. I wyciągamy z formy. I mamy pięknego pustaka. Budujemy po okręgu. Jak wam się podobają te bloczki? Włączę timelapse'a lepiej. Trzeba ubić środek. Ja będę robił teraz bloczek za bloczkiem.
musimy za pierwszym razem go ładnie ułożyć, bo on od razu się przykleja. Jak zrobimy to za drugim razem, to oderwiemy już innego pustaka razem z tym. Także musi być jeden strzał. Jak wam się podoba? Ścinamy je później pod pewnym kątem, takie to jest, myślę, że jakieś 5 stopni razy ilość warstw, uzyskamy na przykład będzie 10 warstw, uzyskamy 50 stopni i to nam wystarczy. Żeby robić pustaki ze śniegu. I tu mam o 5 mm z każdej strony szerzej, żeby śnieg nam wychodził, ten bloczek ze śniegu, żeby się nie klinował. Można do tego użyć starych pozostałości po meblach, bo jest śliska płyta i będzie szybko śnieg wypadał. Tylko to jest pudełko na raz, bo jak nasiąknie śniegiem ta płyta, to jest do wyrzucenia. Dzisiaj mieliśmy kontynuować budowę iglo, ale zobaczcie, co się stało. W nocy spadł deszcz, rozpuścił śnieg i cały plan, wiecie, spalił na panewce. Musimy poczekać znowu na pogodę, żeby można było budować iglo i zrobimy restart misji. A na razie to tyle. Bez odbioru.